Techno Podcast. Prezes Nokii, tak, jest taka firma, kiedyś był też smartfon, Nokia 3310, legendarny już, no i Nokia, uwaga, nadal żyje i chyba ma się dobrze, a prezes Nokii stwierdził, że w najbliższych latach drastycznie wzrośnie popularność gadżetów i elektroniki, którą możemy ubrać na siebie. I to jeszcze jestem w stanie zaakceptować, ale to, co powiedział dalej, to... Stwierdził, że smartfony mają niedługo pójść w odstawkę, dlatego że do 2030 roku, czyli no już niedużo nam zostało, podobno mamy mieć wszystkie albo większość funkcjonalności, które znamy do tej pory ze smartfonów, wszczepione w swoje ciała. Słuchajcie, no mnie to trochę przeraża, chyba nie byłbym gotowy, nie, na pewno nie jestem gotowy na to, żeby mieć na przykład wszczepioną kamerę w siebie i już wam tłumaczę dlaczego, bo o ile jeszcze powiedzmy dla niektórych osób wydawałoby się to ok, no to wyobraźcie sobie, że wszczepiacie sobie teraz kamerę 4K. No i co? Jest dobra jakość, ale mija 5-10 lat, no i wszyscy się z was śmieją, tak jak teraz jakości 480, a wy, biedni, macie wszczepioną kamerę 4K. No ja tego nie widzę, nawet jeżeli wszczepią wam jakiś mikrofon, to jakość audio też się ciągle zmienia, więc to... Słuchaj, ja wiem, ja myślę, że jest rozwiązanie na to, te chipy, te wczepy będą miały po prostu wysuwane moduły. Po prostu masz tam moduł 4K, za rok zmieniasz go na 6K, później na 8K, microprocessor M1 na M2. Kiedyś musiałby przyjść ten moment, że nawet tą bazę do tego modułu, tych wszystkich chipów i tego wszystkiego trzeba było wymienić. No ja jakoś chyba nie jestem przekonany do tego i na tym etapie na pewno nie pozwoliłbym na wszczepianie mi jakichkolwiek chipów, ale no prezes Nokii ewidentnie twierdzi inaczej, no. Chcesz robić dobre zdjęcia swoim smartfonem? Chętnie pomożemy. Kurs fotografii mobilnej.pl. Subskrybuj kanał Techno Podcast i bądź na bieżąco.